Każda postać w LoLu spełnia jakąś rolę. Zobacz tylko na Jaxa. Kontruje on autoatakerów, niszczy szybko turety i poluje na nieletnich. Bardzo to rozwiązanie lubię, gdzie każda postać ma swoje własne, osobne od siebie zalety. Ornn jest kolejnym fajnym przykładem, jako że jest on magiem, rycerzem, paladynem, łowcą, łotrem, zaklinaczem, bruzerem, kapłanem, druidem, ninją, zabójcą. Nienawidzę tanków. Takich jak na przykład Ornn. No po prostu ich nienawidzę, nie? I tak, może gram Gregasem i może trochę zdradzam swój własny ród, ale zaufaj mi, ta nienawiść jest zakorzeniona o wiele głębiej niż ci się wydaje. Bo nic mnie nie denerwuje bardziej niż kolejny tank one-shotujący mnie z full HP, albo kolejny tank one-shotujący turety z full HP, albo kolejny tank spełniający dosłownie każde zadanie w całej drużynie. Trochę to brzmi, jakby tanki były najlepszą rolą w całej grze. Ale spokojnie, to wideo nie będzie moim nienawistnym spojrzeniem na rolę tanków w League of Legends, ale również spojrzeniem na nich ze strony balansu. Czy są oni mile widziani w swojej obecnej formie? Czy zasługują może na buffy? A może na nerfy? Choć chyba najpierw najlepiej będzie odpowiedzieć na inne pytanie. Kim w ogóle są tanki? No właśnie, kim są tanki? No tank z definicji to postać, która ma przyjmować obrażenia, żeby ci, którzy nie mogą tego robić, mogli zadawać swoje. Jest to dosyć mocno wybrakowana definicja, bo istnieje wiele rodzajów tanków. Są takie, które mają same cyceki i mniej damage'a, takie z samym damage'em i bez cyceków i takie, które mają trochę tego i trochę tego. Ale raczej tylko niewielka ilość z nich jest taka, że bije bardzo, ale to bardzo mało depsa. Głównie akurat to są supporty, bo taki Cho'Gath, Sion czy Ornn, no im damage'a zdecydowanie nie brakuje. Oczywiście nie jest to wystarczający damage na wykierowanie całej gierki. Nawet powiem więcej, tanki nie mają samemu wygrywać gierek. Dlatego też prawdopodobnie są jedną z mniej popularnych ról razem z supportami, bo rola tanków ogranicza się do ostrej wbity w teamfight, aby inni mogli strzelać. Ty, no właśnie, czekaj. Coś tu się nie klei. Skoro tanki mają się wbić na pełne i przyjmować obrażenia, robić młyn, to dlaczego w rzeczywistości oni zadają również obrażenia w tak albo takich dużych ilościach. Jest to w sumie dosyć proste. Wyobraź sobie sytuację, gdzie jest na przykład 10 tysięcy HP Ornn na froncie. Cała drużyna stoi za tobą i chce się bić. Gdyby taki Sion nie był w stanie zadać pokaźnej ilości obrażeń, to przeciwnicy obok niego by po prostu, no, przechodzili. W grze, jaką jest League of Legends, nikt nie zmusza twoich oponentów, żeby bili akurat ciebie. No chyba, że masz taunta, ale to inna sprawa. Musisz jako tank być w stanie robić coś więcej niż po prostu tankować. Ceceki to jest jedna sprawa, ale to, żeby oni bili damage, jest po prostu nieuniknione. To samo w sobie pokazuje już trochę, że tanki, no nie są takie proste do zbalansowania, bo były momenty, gdzie pewien tank robił troszeczkę za dużo i troszeczkę za często. Jakby tego było mało, wiele ludzi po prostu nie rozumie tanków, bo skoro AD carry ma bić, to tank ma tankować, proste mordeczko. No niezbyt, samo stanie z przodu i przyjmowanie obrażeń za darmo nie jest dobrym wykorzystaniem twojego zdrowia. Taki Ornn to postać, która jak każda inna, mając 5000 HP, również warto na nim dodżować spele. No niesamowita sprawa, nie? Bo tanki nie zawsze mają po prostu stać i tankować. To, że ktoś jest tankiem, nie oznacza, że nie można grać do tyłu przy swoim AD carry'em. To, że Mundo jest tankiem, nie oznacza, że nie może on split pushować. Nie jest to tak jednowymiarowa rola i ciężko w sumie znaleźć ten złoty środek na ich wszystkich, ale jest jedna. Oj, dobrze, że ona jest. Na szczęście jedna rzecz, która łączy ich wszystkich. No bo są to kontry. Zobacz na ten obrazek. Jest szansa, że właśnie wystraszyłem jakiegoś gracza tanków. A może zobacz na ten. Tutaj wchodzimy już w sferę flashbacków z Wietnamu. No, tanki są specyficzne. Tak jak nie ma stricte za wiele itemów, które mają na celu skontrować magów typu Oriana, chyba że liczymy po prostu itemy na resisty. Tak jest bardzo dużo itemów, run czy postaci, które mają na celu tylko i wyłącznie skontrować tanków. Na to powód również jest prosty. No tanki to najmniej interaktywne postacie w całej grze. Doświadczyłeś tego już pewnie raz czy dwa w swoich solo kolejkach. Zobacz na matchup Fiora kontra Riven. Dwóch bruzerów, dojeżdżaczy, nawet skillowych. Kto wygra ten matchup? Nie wiem, pewnie lepszy. Teraz przejdźmy do matchupu Malphite. Nie chcę urazić tutaj żadnego poddymiacza na apy Malphite, ale niestety taka jest prawda. Tanki są neutralizatorami. Oni zamiast wygrywać linię, mają z reguły ją ustabilizować. A przez to, że akurat jest MSI, to bardzo łatwo teraz to zobaczyć. W aktualnej mecie na proscenie dzieje się coś nazwane swapami. Jeśli jednej z drużyn nie siedzi matchup na bocie albo na topie, to wysyłają swoich ziomeczków na odwrót. W takiej sytuacji no Cassante nie chciał bardzo grać na Wayne, bo to pewnie dla niego by się skończyło dosyć słabo. Ale przez tą zmianę ona w ogóle nie może podejść na topa, bo po prostu by umarła, a jako ADC potrzebuje itemu. A znowuż taki kasanciarz ma wywalone w to, czy umrze, czy nie. On wchodzi i chilluje pod towerkiem i zbiera expa. Możesz nim grać Wix i to nie ma największego znaczenia. Czy on będzie miał 5, 6 czy 4 itemy? Mordo, myślisz, że to go obchodzi? No niezbyt. A, no i może powiem, skąd w ogóle jest ta moja nienawiść do tanków? No słuchaj, tak bardzo jak próbowałem udowodnić, że wszystko jest fair i fajne, tak są rzeczy, których po prostu, no, nienawidzę. Może zacznijmy od tej najbardziej spersonalizowanej? No nie, no, Gragas nie ma szans w 90% tych przeklętych tanków. Nie da się po prostu grać w jakiegoś kasanciarza czy coś. Jak ty chcesz zatrzymać na przykład
przykład Sajona na split pushu, no po prostu się nie da. A no i jak o Sajonie mowa, jest jeszcze jedna rzecz, której po prostu nie znoszę i jest to demolish. Uważam, że ta runa promuje granie w najbardziej obrzydliwy, patologiczny sposób możliwy. Podchodzisz pod tureta i go uderzasz za pół HP bez żadnych konsekwencji. Jak dla mnie jest to bardzo łatwa rzecz do zmienienia, po prostu nie dajcie się tej runie skalować tak mocno z HP. I teraz w nowym sezonie to nawet nie jest jedyny sposób, żeby tanki biły damage w turety. Pododali Void Groupsy, które pozwalają i tak im pushować. No ale z demolishem, no wydaje mi się, że granica została troszeczkę przekroczona. No i najgorsza z tych rzeczy. Tak jak mówiłem, tanki są łatwe do skontrowania, ale oni tak samo dosyć łatwo kontrują. Życzę miłego grania AD Carrym w Malphite'a czy Ramusa. Jeśli dobrze siądzie przeciwnikom matchup, to jedyne co pozostaje to zdodżowanie lobby albo męczarnia na takiego patałacha. No i oczywiście, że musiałem samemu pograć trochę tankami. Jest ich sporo, także wiadomo, każdego nie ograłem, ale kilka dobrych gierek się trafiło. Najpierw chciałem zagrać Ornem. Jest on chyba najbardziej znany z tego, że potrafi dużo zadać, będąc strasznie tankim jednocześnie. Linie grałem w Yone, co jest klasykiem już teraz. Takim Ornem w early, no po prostu się nie pobijesz. Typ ma lethal tempo, ty masz graspa, no po prostu się nie da. Chyba jeszcze o tym nie wspomniałem w ogóle, ale jak jest czas i miejsce, gdzie tanki są najsilniejsze, to midgame. Akurat ten Yone w early już zdążył zintować. Zwykły nobek dał się złapać za blisko tureta. No i zaczynamy teraz gierkę. Orn faktycznie jest w stanie zadać trochę depsa, mimo że ten typek nie jest za dobry. I pyk, demolisz. Jest przed piątą minutą, więc zero damage'a to zadało, ale to nic. No i z jednej strony, wiele osób pewnie uważa, że to co ja robię tutaj na Ornie z takimi itemkami po prostu nie jest fair. Ale tak jak mówiłem, tanki nie mogą być useless atrapą, co stoją i nic nie robią, jednak muszą być w stanie samemu coś zadać. Kolejna seria dobrych trade'ów, ale trochę się podpaliłem. Spoko, to nic. Ornik Popcornik wybacza wszystko. Ciężko mi nawet tą postać do jakiegokolwiek innego tanka porównać, bo jest on chyba najsilniejszym pod względem damage'a na topie, może oprócz Kassante. Jednocześnie jest on prawdopodobnie jednym z bardziej tanki, co też odzwierciedla się na tym, jak historycznie był mega często grany w proplayu. Ta gra to może i był zupełny stompik, no ale co ma zrobić koleś, jak złożysz takie itemy przeciwko AD to playnerowi? No trochę się odechciewa grać taką gierkę. Jeszcze jedna jako ornisko. Kamilka to teoretycznie kontra w tanków, spory true damage na małym cooldownie. Nic bardziej mylnego. Wystarczy zabizować to, że oponent nie wie co się dzieje w early game'ie i pierwszy kill dla szefa. Rikal? Nic bardziej mylnego ponownie. Gank od Viego co dejwował to jego. Teraz mając Bami Cindera w early, ta gierka jest nie do przegrania. A przez gierkę mam na myśli oczywiście linię. Zupełny stompik dostaje ta Kamila. Szybkie wykucie itemka i diving. No nie wiem co ten ziomek robi, ale pozdro. Kolejny gank to kolejna dawka patologii na topie. I tutaj można już się zastanawiać, czy ja w tym momencie gry powinienem być naprawdę tak silnym? Patrząc na różnicę itemów, to może tak. Ale trzeba pamiętać, że ja kupiłem same tanki temy. Ja mam zero damage'a. No ten Viego oczywiście nie odpuszcza, że moja psychika nie jest ze stali, to musiałem wyrzucić z siebie tą negatywną energię. Szybki Wim Hof na oczyszczenie umysłu, powrót na topa i znowu to bydle. Ziomek trochę sobie przesadza już na ten moment. Na szczęście jestem synem Fakera i normalnie ugotowałem z tej sytuacji dwa kile. To w ogóle nie jest tak, że te typy są jakieś tragiczne. All me. To był kolejny meczik dosyć standardowy, dosyć mało dymów. Ale wiesz co? W lesie też gra się dać tankami. I oni również biją bardzo dużo. Tanki to nie jest stricte rola dla toplanerów. Jako Sejuani masz bawić się głównie w engage, ale zupełnie jak Ornn, ona też bije sporo. O tym też chyba nie wspomniałem, ale tanki często gęsto biją bardzo dużo max health'a. Głównie dlatego, żeby bili dużo, mimo że nie składają żadnego AP czy AD. Wbijam w bota i wyjaśniam rambla z flashem. A tak to klasycznie po prostu farmię las i biorę obiektywy. Gankowanie to najlepsze co możesz robić, bo tak jak Karthus szybko może clearować i dosyć mocno doskalować, tak Sejuani nie farmi aż tak szybko i na pewno nie skaluje się tak dobrze. Więc ganki to jest jedyne na czym się skupiam. Ale no, w pewnym momencie sam jestem zdziwiony, ile ja biję. Cały meczek został wtopiony, ale to nic takiego. Kolejna Sajonem, rozpoczynamy gierkę od pokojowego invade'a. Żartuję, turbo patologia, każdy flashuje, a ja na pasywie robię dojazd enemy teamu. Tak się zarabia 600 golda na pierwszym levelu. Nie ma sprawy. Największy plus tej gry jest taki, że gram w AP Shaco na topie. I taka postać po prostu nie jest w stanie nic mi zrobić. To jest najlepszy pokaz tego, jak bardzo Sajon może styrać ziomka, który nie ma nic do roboty. No koleś grając pajacem nie może ani odpuszowywać linii, ani mnie wypołkować. W sumie to nic nie może. I tylko klasyczne podchodzenie pod tureta, żeby sprokować demolisza, żeby sprokować hardsteela, żeby sprokować graspa. Tak naprawdę w tej gierce to brałem cokolwiek chciałem, nikt nie za bardzo mógł mnie powstrzymać. Enemy Sylas tak tego Shaco nie polubił, że na alczacie się wypłakał. No, nie jestem zdziwiony, nie będę kłamał. To wyglądało naprawdę smutno na tym topie. Potem enemy drużyna jeszcze się zmobilizowała, żeby mnie dojechać pięciu, ale ja tanio skóry nie sprzedam. Prawie zabiłem jednego z drugim, no ale tak jak mówię, easy gierka. Czogat w seta. No, tutaj nie było tak kolorowo. Invade udany, ale na topie udało się level 1 umrzeć. Szybko powrót i sam go dojechałem. Problem z setem jest taki, że bije on sporo max health'a, bije sporo true damage'a. Nie jest on taki prosty do pokonania. A, no i jeszcze jego ult jest mega potężny w postaci z dużą ilością HP. Najprościej to ujmując, ten mecz nie był dla mnie łatwy. W sumie to był tragiczny, bo umierałem co chwilę, ale na szczęście bycie nobem popłaca. Bo w tej sytuacji nie miało to większego znaczenia. Jeden teamfight w 25 minucie wygrał nam cały mecz. Gierka wykierowana przeze mnie, S. I wiesz co, chyba ten Cho'Gath, no mi zdecydowanie nie siedzi. Bo w Yone też miałem dosyć spore problemy, a jak tylko zobaczyłem botka w jego EQ, to postanowiłem już nigdy nie przychodzić na topa. Co okazało się dosyć świeżym pomysłem, bo użyłem najbardziej skillowej zagrywki na Cho'Gathie, czyli kliknąłem ulta na ziomka z low HP,
i po tym w sumie też już skończyliśmy gierkę. No nie siedzi mi ten tank Cho'Gath, chyba bardziej wolę na nim AP grać. Skarner znowuż jest najnowszym tankiem i pokazuje, jak Riot tak naprawdę chce, żeby tanki wyglądały. Większość speli skaluje się z HP-kami i bije bardzo duże bazowe obrażenia. Ma on ceceki, jest on dosyć mobilny, może clearować las bezproblemowo. Jak na moje oko, to Skarner jest zupełnie OP. I jak coś, to tak, jest on zupełnie OP. Nie jest on dobry dlatego, bo jest tankiem, a jest dobry, bo jest Skarnerem. Aktualnie te tanki temy nie są jakieś powalające, choć na początku sezonu były dosyć OP. Teraz już raczej nie mam takiego odczucia. Chociaż tak z doświadczenia, to chyba widzę na każdym tanku sam Fajera w każdej grze. Są teamfighty, gdzie wydaje mi się, że nikt mnie nie fokusuje, ale HP ma jeszcze inną dobrą zaletę. Daje mi na tyle przeżywalności, żeby wrzucić kilka rotacji ceceków. Kolejny mega potężny performance na full tanku. Nautilius. Czy Nautilius jest tankiem? No może, ale nie na suporcie. Niestety albo stety, suporty nie mają z reguły wystarczająco golda, żeby docisnąć wystarczająco dużo itemów na tanka, aby miał to jakieś realne znaczenie. I raczej ich najlepszym narzędziem do tankowania jest aftershock i ten supportowy itemek. Ale tak czy siak, jest on pewnego rodzaju tankiem, który polega na cecekowaniu i spełniał on swoje zadanie, ale nigdy przenigdy bym takiego ziomka nie porównywał do prawdziwego tanka jak Sion. Tankench to według mnie na przykład rodzaj tanka, który podobnie jak Mundo czy Volibear, może nieźle dojechać midgame. Po prostu jego bazowe obrażenia są bardzo wysokie. Znowu kampa od junglera dostałem i znowu nieudas jest w lesie. Ziomek chyba nie polubił, jak go nazwałem nieudasem, bo dostałem po tym jeszcze tyle ganków, ja przysięgam, dostałem tyle ganków, to musi już podchodzić pod jakiś paragraf. Ale dla potężnej żaby to nie był problem, tym żaboludem faktycznie czułem się, że biłem bardzo dużo, tutaj praktycznie znoszotowałem one z 1000 HP, co było dosyć ciekawe na pewno, ale obawiam się, że nie miało to w tej grze znaczenia ze względu na nadmiar przegrywających linii. A jak już mówiłem o Mundoce, no jest on dosyć ciekawy, bo składa się go pod full tanka, ale dostaje on dużo AD. Bije on również dosyć sporo bazówek. Jest on według mnie jednym z niewielu takich tankobruzerów prawdziwych. W praktyce nie jest to aż tak świeże. Nie bez powodu jedyny OTP-k Mundo jest Bełcza. Ale jedno co trzeba mu przyznać, to że dobrze puszuje turety. 300 AD idąc w same tanki temy, uważam Mundokę za mega fajnie przemyślanego czempiona, bo tak, ma on bardzo dużo AD, ale tylko jeden spell bije jakikolwiek damage z AD, co nie robi z niego mega potwora do bycia 1 versus 9, no ta gierka była łatwiutka, solo carry wjechał mocarny, nie zwracaj uwagi na pętę mojego carry'ego w tle. Podsumowując, nadal nienawidzę tanków, no przykro mi.